Cześć kochani! Witajcie u Kasiunka. Pozdrawiamy Was kochani z Zakopanego, bo właśnie tutaj świętujemy naszą 22. rocznicę ślubu. Fakt faktem, rocznicę ślubu mieliśmy kilka dni temu, ale to dzisiaj mamy taką podróż... rocznicową. 3 dni miodowe. 3 dni rocznicowe. Tak, kochani, w dniu, kiedy obchodziliśmy naszą rocznicę ślubu, dostaliśmy od naszej córki prezent. Otóż dostaliśmy kilka dni w Zakopanem, właśnie w tym pensjonacie. Najciekawszą rzeczą w tym pokoju jest... Da-dam! Otwarta łazienka, kochani, czyli prysznic otwarty na pokój. Toaleta też otwarta, ale można jakby co się zasłonić zasłonką i wtedy nic nie będzie widać, także ta część dodaje trochę pikanterii naszemu pobytowi tutaj. A teraz kochani, bo dopiero co przyjechaliśmy tutaj, musimy się rozpakować. Tak, i idziemy coś zjeść, bo jesteśmy głodni bardzo. 15:47, a my właściwie bez śniadania i bez obiadu. Pensjonat znajduje się na Krupówkach, więc mamy bliziutko do tego centrum Zakopanego. Właściwie rzut beretem, bo po prostu musimy wyjść z bramy. No i jeszcze nie powiedzieliśmy, że w pokoju czekał na nas bukiet pięknych kwiatuszków, zamówiony specjalnie dla nas przez naszą córeczkę. Dziękujemy. Kochamy Cię mocno. Dzień drugi. Wczoraj zjedliśmy obiadek, wypiliśmy piwko i poszliśmy spać. Wczoraj był leniwy dzień, taki przyjazdowy. Dzisiaj idziemy pochodzić. Idziemy na Kasprowy Wierch na początek. Oczywiście na nogach. Nie ma żadnego jeżdżenia kolejkami. Nie na mnie teraz. Na widoczku. Pięknie, kochani. Mało cieszy. I muszę powiedzieć, że tym razem jakoś idzie mi się o wiele lepiej. Nawet nie muszę robić takich przerw. Także idę po prostu w swoim tempie. Bądźcie ze mnie dumni. Idziemy niebieskim szlakiem. Chcący kolejne wyzwanie. To nie jest takie łatwe, kochani. Mam lęk wysokości. I naprawdę nie fajnie mi się tędy idzie. Naprawdę muszę uważać ja mam pytanie, czy ty zawsze musisz mnie nagrywać w chwilach moich słabości? To nie jest twoja słabość, tylko to jest kolejne wyzwanie, teraz walka z lękiem wysokości. Oj, zobaczcie, jak tu jest wysoko. Jak tutaj bym spadła, to bym się potoczyła i zebraliby mnie gdzieś dopiero tam na dole. Jak Ci się podoba romantyczna, rocznicowa wspinaczka? Jest super, kochani. Jest. Żyjesz? Super. Żyję. Też. Jest super romantycznie. Piękne widoczki, słoneczko świeci. Jeszcze tylko jakieś pół godzinki i będziemy na szczycie. Przeżyję. Przeżyłam z Tobą 22 lata, to i przeżyję te 30 minut pod górę. A potem dalej. Wymyślimy. Idziemy potem dalej. A potem z góry, nie? Nie, będziemy jeszcze pod... Nie, z góry już nie, jeszcze mało, jeszcze pod górę. Jeszcze pod górę trochę, no, a potem troszkę, z góry. Ale już niedużo, no. No pa. No to śmigamy. Śmigamy. I co, kochanie? Kasprowy Wierch zdobyty. Idziemy dalej? Przed nami kolejne 22 lata. Tyle będziemy mieli wtedy lat. O Jezu, już tu nie wyjdziemy. 66 ja będę miała. No, to jeszcze nie wyjdzie. A to chyba więcej lat przed nami razem. Mam nadzieję, że cokolwiek słychać. Jemy teraz obiadek i po prostu w tle słychać innych ludzi, ale chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy na Kasprowym Wierchu i przed nami jeszcze... Gdzie? Tu jesteśmy, no. Tu jesteśmy. No. Jeszcze musimy dojść tu. Czekajcie, no. Potem tu.
Okej. No i tu wrócić. Czyli niedaleko. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu i tu. Weszliśmy do góry, tak teraz trzeba zejść na dół. Jest dość stromo, dość ślisko i nie mogę dogonić Kasi. Ona szybciej schodzi niż wchodzi. Teraz to ona na mnie czeka. Ale w czymś jestem dobra. Teraz to ona czeka na mnie. Ja czekam na nią pod górę. Zeszliśmy już z tej serpentyny, nogi odmawiają posłuszeństwa, uginają się. Teraz nie ale wszyscy mają tak samo, bo te osoby, które idą przed nami, też się śmieją. Nogami. Tak, wszyscy mają tak samo. Zeszliśmy już na dzisiaj, koniec. Dojdziemy. Jeszcze, no nie, no jeszcze mamy kawał drogi przed nami. Ale już chyba nie pod górę i z góry, no po prostu już chyba, nie? Po prostu musimy... Tak, iść tam, skąd zaczęliśmy naszą wędrówkę. Dokładnie, dokładnie. No, więc to już tam spoko. To już teraz już spacer. Kochani, sprawa ma się tak, że nie zakończyliśmy tego vloga i nie odpowiedzieliśmy Wam na te pytania, które zadaliście na Instastory, o które Was prosiłam w tych ankietach takich pytaniowych. Mieliśmy na te pytania odpowiedzieć w Zakopanem, ale niestety padliśmy jak muchy, co też napisałam. I następnego dnia też nam brakło na to czasu, więc musimy ten temat podjąć dzisiaj. Kilka dni po tym, jak już przyjechaliśmy do domu. No i kochani, obiecaliśmy Wam, że odpowiemy na dwa takie najciekawsze pytania. No i właśnie nadszedł ten czas. No i mamy pierwsze pytanie. Czy namawiacie córkę do zachowania czystości przedmałżeńskiej? Takie oto kontrowersyjne pytanie zadała nam Monika. No i prosto z mostu, no bo jesteśmy dorosłymi ludźmi. Wiemy, jakie mamy zdanie na ten temat. Tak, nasze zdanie jest takie, że nie namawiamy córki do zachowania czystości przedmałżeńskiej, żeby była jasna odpowiedź. Także jej nie namawiamy. W drugą stronę. Dokładnie, nigdy nie namawialiśmy jej, nigdy nie mówiliśmy jej, że nie może tego zrobić w danym okresie, albo w drugą stronę, że dokładnie, musi, że musi to zrobić. Tak. Dokładnie. Dużo chyba rozmawiałaś na ten temat, to Ty możesz coś więcej powiedzieć, nie? No tak, nie wydaje nam się, aby czystość przedmałżeńska była czymś bardzo ważnym, czymś, nad czym należałoby się skupić. Nie jest to chyba ważne w małżeństwie. Nie, chyba. Najważniejsze jest chyba podjąć odpowiednią decyzję w odpowiednim momencie, nie? Tak, zachęcaliśmy ją do tego, aby wszelkie decyzje podejmowała z rozmysłem, a już tak ważną, dotyczącą rozpoczęcia życia seksualnego, tym bardziej. Nie chcieliśmy i zawsze ją do tego namawialiśmy, aby była to decyzja rozważna i żeby nigdy nie nastąpiło to na jakiejś imprezie, po pijaku, bo wtedy może być słabo.
wspomnienia mogą być nie takie, jakby się chciało. Także to jest coś, na co zwracaliśmy uwagę. Seks jest nieodłączną częścią naszego życia, to nigdy nie był w naszym domu temat tabu. Zawsze, gdy tylko Paulina miała na to ochotę, to z nią na ten temat rozmawialiśmy. I mamy nadzieję, odpowiadając na jej wszystkie pytania... Oczywiście odpowiednio do wieku, od małego z nią rozmawialiśmy na ten temat. Także myślę, że właśnie dzięki temu jej decyzje są odpowiedzialne, przemyślane, odpowiedzialne i że zaprocentuje to w jej przyszłym życiu. Także podsumowując, nie namawialiśmy Pauliny do zachowania czystości przedmałżeńskiej. No i teraz drugie pytanie. Czy nie zdążyłem przeczytać sam temat? To pewnie coś mnie dotyczy. Pokaż to pytanie. Czekaj. Czy pani co? Czy pan? No, czeka. Dawaj. Czy czuł pan kiedyś, że to nie ta jedyna i odpowiednia? To jest takie dość podchwytliwe pytanie. Czekam na odpowiedź. Nie, no prosto z mostu. No. Mów jak jest, kochanie. Znamy się, łyse konie, wiem, co jeden o drugim myśli. No. Także możesz powiedzieć to, proszę, publicznie. To ta jedyna, no ale czasem mam takie... Małe wątpliwości, jak mnie bardzo zdenerwują. Nie chciało ci to przez gardło przejść. Mówię, no bo się tak tego nie powiedziałem. Mówię, o Boże, Boże, co ja dobrze zrobiłem. Kochani, i vice versa. I vice versa. Są w życiu chwile, kiedy... Człowiek ma dość drugiego, nie? Tak. Kiedy myślimy sobie, że to chyba nie była dobra decyzja. Ale ważne jest to, że potem... przychodzi normalny czas i wszystko wraca do normy. To jest w tym wszystkim najważniejsze, że po chwilach złości przychodzą te normalne dni. Także moja jedyna. No to tyle. Odpowiedzieliśmy na dwa pytania. Wywiązaliśmy się z obietnicy. Z obietnicy, tak. No i możemy zakończyć wreszcie z czystym sumieniem tego vloga. Mamy nadzieję, że bawiliście się na nim tak dobrze jak my. I muszę powiedzieć, kochani, że w tych górach to ja się naprawdę bardzo, bardzo bałam. Ale wzięłam byka za rogi i to przetrwałam. No i musisz powiedzieć, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Co jeszcze? Papa, kochanie. Papa.